Dzisiejszy filmik będzie o bardzo ważnych rozmowach. A jakich? Za chwilę się dowiecie. Dlatego czołówka i ruszamy. Witajcie, dzień dobry, szczęść Boże. W kolejnym odcinku szczęśliwi oni, czyli jak być szczęśliwym w małżeństwie. Zapłaciłem rachunek za prąd. Super. Syna odebrałeś z przedszkola? Siedzi, ogląda telewizję. Fantastycznie. Zapakuj zmywarkę, pozmywaj, ugotuj obiad. Szczere rozmowy. Jak wyglądają nasze rozmowy? Zastanawialiście się? Czy jest to tylko sucha wymiana informacji, mówimy o jakichś rzeczach najpotrzebniejszych, co w danym momencie trzeba zrobić, idź, wyrzuć śmieci, zapłać rachunek? Czy może jednak często jest tak, że te rozmowy są dużo głębsze i rozmawiamy o tym, co nas boli, co nas trapi, o naszych radościach, o naszych trudach, o naszych bolączkach? Jak wyglądają nasze rozmowy? Pewien ksiądz, przygotowując konferencję w Stanach Zjednoczonych, Leciał samolotem i zapytał swojej pasażerki, bo zapomniał, jak nazywa się po angielsku słowo tygodniowo. I zaczął jej tłumaczyć, i żeby użyć słowa tygodniowo, że, że mąż z żoną powinni przeprowadzać rozmowę 15 minut tygodniowo ze sobą, taką głęboką rozmowę. No i ta pani tak spojrzała i mówi, że no, chyba się przepraszam, ale ksiądz pomylił, że to nie chodzi, że to tygodniowo, tylko dziennie. On wtedy do niej powiedział: Nie, 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 w dzisiejszym czasie to małżeństwa nawet nie mają 15 minut, żeby tygodniowo ze sobą porozmawiać. A jak to jest u nas? Czy my w ogóle umiemy ze sobą rozmawiać? Czy my z chęcią czekamy na czas, kiedy możemy porozmawiać ze swoim współmałżonkiem? Czy czekamy na ten okres z niecierpliwością? Zachęcamy was do tego, żeby czas rozmowy małżeńskiej był takim rytuałem. O których mówiliśmy też parę odcinków temu. Niech będą takim czasem wyczekiwania, niech będą czasem dobrym i budującym nasze małżeństwo, właśnie przypominając, że rozmowa to jest i słuchanie, i mówienie. Pan Jezus wielokrotnie zabierał swoich uczniów na bok i rozmawiał z nimi szczerze, otwarcie. Kiedy zadawali im mu jemu głębsze pytania, on na nie odpowiadał. Posłuchajcie z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy uczniowie poprosili Jezusa, żeby wytłumaczył im przypowieść o siewcy, o ziarnie, Pan Jezus im powiedział Wam dano poznać wprost tajemnice Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Jak wyglądają Wasze rozmowy? Czy mówicie do siebie wprost? Czy jesteście ze sobą na tyle szczerzy, żeby ze sobą właśnie w ten sposób rozmawiać? Czy może po prostu rzucacie gdzieś coś, tak jakby to była przypowieść, której często nie rozumiecie? Zachęcamy Was do tego, aby takim Waszym zadaniem domowym przez ten tydzień było zaplanowanie rozmowy małżeńskiej. Tylko we dwoje właśnie nie rozmowa na temat domu, na temat pracy, na temat dzieci. Tylko i wyłącznie rozmowa o nas. Co nas łączy? Jakie są nasze uczucia względem siebie? Zachęcamy was do tego, żeby mówić, ale i słuchać. Posłuchajcie pewnej historii małżeństwa, które przeszło formację na Akademii Rozwoju Talentów. Przemianę, którą dokonał Bóg podczas tej formacji w naszym małżeństwie jest umiejętność wspólnej i głębokiej rozmowy na każdy temat, a szczególnie o tym, co nas rani. Sposobie postępowania i mówienia drugiej połowy. Dzięki tej umiejętności nie zatrzymujemy się na naszych zranieniach, na pielęgnowaniu ich w sobie, ale z wolnym sercem możemy kroczyć dalej. Napiszcie, proszę, w komentarzach, jak wyglądają wasze rozmowy małżeńskie: czy są głębokie, czy może potrzebujecie nad nimi popracować? Tak jak ostatnio mówiliśmy, ruszyły już zapisy na Akademię Rozwoju Talentów, także serdecznie Was zapraszamy. Link do zajęć jest w opisie pod filmikiem, i tam możecie również przeczytać więcej, czym jest formacja małżeństw. Także dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia za tydzień. Pa!